Subskrypcja Spotify Premium dla graczy Fortnite. Nie jest to fake i faktycznie można odebrać sobie subskrypcję do Spotify, jeśli jesteś graczem Fortnite. Jest to 3-miesięczna subskrypcja, także jest to naprawdę długi okres. A jak to zrobić, zaraz Ci wszystko wytłumaczę i powiem Ci właśnie jak to zrobić. Ale Wy jeszcze pamiętajcie, żeby wziąć udział w moim konkursie, który właśnie organizuję. Wszystko jest w opisie, ale w skrócie wystarczy, że subujesz mój kanał z dzwonem, dajesz followa na IG, walisz komentarz, że mnie followujesz. No i jeśli bierzesz udział, to pamiętajcie, że mam kodzik SAKAMSTAR. No i koniecznie wpiszcie swojego sklepu, żeby wspierać kanał. No i tak naprawdę wyniki będą już niedługo, bo we wtorek. Także weź sobie udział, bo może wygracie 1000 followców w postaci 400 zł paysafe carda. No a teraz o co chodzi z tym Spotify Premium. Już Wam tłumaczę. Jak wiecie, Epic Games cały czas rozwija swoją ekipę Fortnite. Polega to na tym, że jest to comiesięczna subskrypcja, płaci 48 zł, masz tam właśnie 1000 fałdolców, masz tam właśnie karnet, jak i również skina i również tam jakieś dodatki typu malowanie do broni, jakaś ewentualnie motka, kill off, coś w tym stylu. No jest to kwota 48 zł i jest to właśnie wszystko w pakiecie i co miesiąc się to odnawia. Działa to jak w innych serwisach właśnie na przykład muzycznych czy na przykład właśnie streamingowych, tylko że jest to w grze. Jak wiecie, z tym jest taki problem, że część osób tego nie kupuje, część osób nie jest zachęcona, no bo generalnie jest to opłacalne tylko jeśli Wam się skin bardzo podoba. No i tutaj pojawia się taki aspekt, że Epic Games nawiązało prawdopodobnie nową współpracę, no jest to współpraca z Spotify. Jeśli jesteś szczęśliwym posiadaczem właśnie ekipy Fortnite, to będziesz mógł odebrać darmowe premium na 3 miesiące do Spotify'a. Z tego co właśnie sprawdziłem i też właśnie pytałem się ludzi, to subskrypcja Spotify Premium kosztuje na miesiąc około 20 zł, więc szybka matematyka. 3 razy 20, no wychodzi 60 zł. Także tak naprawdę, jeśli kupiłbyś na przykład teraz ekipę Fortnite, no to już masz po prostu stonks, masz już na plus. No i jest to właśnie spowodowane tym, żebyście chętniej kupowali. I teraz właśnie jak to działa, jak to odebrać. No tutaj według właśnie oficjalnego artykułu wychodzi na to, że jeśli od 23 kwietnia do 1 lipca będziesz aktywnym subskrybentem właśnie Fortnite'a, to będziesz mógł otrzymać właśnie Spotify Premium. Będziesz po prostu dostawał, nie wiem w jakiej formie, czy nie trzeba jakoś konta połączyć, czy będzie trzeba jakiś kod po prostu wpisać, nie mam pojęcia jeszcze jak to ma działać, dlatego że generalnie linki w artykule również jeszcze nie działają, także odnośniki nie działają, no i też ta wiedza jest troszkę ograniczona, ale na pewno będziesz mógł to jakoś aktywować, to jest, nie ma tam znaczenia jak, no ale będziesz miał po prostu plan na 3 miesiące premium. No i tutaj jest napisane, że można to tylko korzystać w danych regionach. No i ja sprawdziłem, Polska faktycznie jest w tym, także jeśli mieszkasz w Polsce, bądź właśnie w innych tam krajach, to prawdopodobnie łapiesz się, bo bardzo duża lista jest tych krajów, także spokojnie możesz w Polsce z tego skorzystać. Teraz zapytacie się Kamstar, ale co na przykład, jeśli nie mam ekipy, a kiedyś miałem. No i tutaj Epic Games też śpieszy nam z wyjaśnieniem, że jeśli między 23 marca a 23 kwietnia kupiłeś bądź właśnie miałeś tą ekipę, chyba tam kupiłeś, to też również dostaniesz to i też możesz z tego skorzystać, no i swoją subskrypcję będziesz mógł odebrać od 23 kwietnia, także też można właśnie w to wziąć, no i już niedługo będziecie mogli sobie odbierać, tutaj Epic Games właśnie sugeruje chyba, że od 23 kwietnia normalnie będzie to można odebrać, no i powiem szczerze, że jest to całkiem dobry deal. Niestety jest tutaj też taki warunek pewien, no że niestety ten plan musi być aktywowany na nowe konto. Jest to prawdopodobnie spowodowane tym, żebyście nie aktywowali na swoje stare konta, na których już było premium, tylko może być to aktywowane na konto, które nie miało jeszcze Spotify Premium. Nie wiem właśnie jak to dokładnie działa ze Spotify'em też, bo ja niestety nie korzystam, ja wolę właśnie YouTube'a. Aczkolwiek, no jeśli ktoś się zna, to może oczywiście napisać w komentarzach i dać znać, czy będziecie właśnie brać w tym udział i czy skorzystacie z tej promocji. Prawdopodobnie, jeśli na przykład już miałeś premium, no to będziecie się po prostu opłacało nawet zrobić nowe konto i na nowym koncie to aktywować i po prostu mieć te 3 miesiące premium. Nie oszukujmy się, ale jeśli jest to gift od Epic Games za około 60 zł, no to jest to opłacalne. Szczególnie jeśli na przykład kończy się teraz premium, no to ja bym chyba sugerował po prostu zrobić sobie nowe konto, aktywować sobie właśnie to premium na nowym koncie i na przykład 3 miesiące się na tym bawić. Jak to ma tutaj jeszcze działać? Bo generalnie jest dużo właśnie pytań i odpowiedzi. No i też oferta nie dotyczy kont typu Family, Duo i Student. Także jeśli masz takie konto, to prawdopodobnie też będziesz musiał sobie zmienić. Tutaj pewnie będą pytania, czy będziesz mógł oddać komuś właśnie na przykład to Spotify, czy musisz sam to użyć, jak to jest zrobione. No i tutaj już Ci śpieszę z wyjaśnieniem, że też właśnie nie mam pojęcia jeszcze jak to będzie, czy będzie po prostu w formie kodu. Jeśli będzie to w formie kodu, no to wydaje mi się, że nie ma tutaj jakichś przeciwwskazań, żeś po prostu komuś dał ten kod, dlaczego nie? Aczkolwiek no wszystko oczywiście pewnie będzie tutaj w praniu wychodzić, bo jeszcze promocja się tak jak mówię nie zaczęła, jeszcze nie można tego odbierać. Także na pewno tutaj też Epic Games będzie starało się to doprecyzować. Jeśli będzie trzeba połączyć jakoś konto właśnie Epic Games czy coś, no pewnie nie będzie za bardzo mogli tego dać, no chyba po prostu połączycie sobie tam czyjeś konto z tym, także nie wiem jak to ma działać. No i tutaj jeszcze takie uwagi, że właśnie
Premium prawdopodobnie będzie trzeba właśnie używać przy podłączeniu właśnie jakiejś karty czy coś. Tutaj dziwnie właśnie co jest napisane, aczkolwiek wskazuje na to, że po prostu jeśli będziesz chciał przerwać korzystanie z tego, to będziesz musiał anulować. Być może będzie po prostu tak, że żeby zacząć z tego korzystać, będziesz musiał wpisać kod i na przykład jakąś kartę kredytową podpiąć czy PayPala, ale od razu będziesz mógł z tego jakby zrezygnować. Także być może to w taki sposób robione. No i tutaj też właśnie jest informacja, że kody na tą ofertę będą właśnie do 1 sierpnia. Do 1 sierpnia można to wykorzystywać, no i tutaj jest zaznaczone, że niby będą to kody, aczkolwiek no też może to wynikać z tłumaczenia, także tutaj na 100% wam nie powiem, czy to będzie właśnie w formie kodu, czy coś, jak po prostu coś się dowiem, albo wiecie, to śmiało piszcie i też będę starał się to aktualizować. Także do 1 sierpnia będzie ta promocja, będzie sobie można z niej korzystać, także jak ktoś właśnie ma tą tutaj ekipę, no to warto właśnie sobie to będzie odebrać. No i też właśnie od razu odpowiem, czy opłaca się kupić ekipę, jeśli na przykład jej nie masz, a chciałbyś Spotify. Tak, opłaca się, dlatego że w ekipie masz 1000 V-dolców, masz właśnie tego skina, masz dodatkowe rzeczy, także no moim zdaniem jest to całkiem kusząca oferta i przyznam szczerze, że oby więcej takich ofert, dlatego że też pomimo może, że ja akurat nie korzystam, ale myślę, że dużo osób może właśnie skorzystać z tego, no i być może za jakiś czas będzie coraz więcej ofert, a to też fajnie nam po prostu łączy ten świat Fortnite'a z innymi usługami, no bo nie oszukujmy się, ale raczej każdy jakieś tam muzyki słucha, jedni na YouTubie, jedni na jakimś Spotify'u, więc część osób sobie też skorzysta, a jest to też nowa oferta, bo po prostu możecie sobie jako na przykład właśnie osoby jeszcze nie korzystające z tego Spotify'a po prostu za darmo to przetestować. Tutaj właśnie jest taki jeszcze ważniejszy informacji, pamiętajcie właśnie, żeby sprawdzić po prostu te terminy, kiedy tą ekipę mieliście, no być może po prostu mieliście kupioną ekipę miesiąc temu i na przykład będziecie się kwalifikować do tej właśnie promocji. No i tutaj jeszcze jest informacja, co się stanie, czy będzie obciążeni na przykład opłatą, jeśli wam się skończy to premium. No według tutaj informacji ze strony, jeśli po prostu anulujecie sobie te płatności, jakby anulujecie po prostu tą ofertę, to po prostu żadne płatności nie będą wam naliczone i jest to też w takich serwisach z abonamentem dosyć standardowe i też z tego korzystałem, także po prostu taki protip ode mnie, że prawdopodobnie jeśli po prostu użyjesz tego, podepniesz tam jakieś karty, to od razu możesz to odpiąć i też nie powinno ci właśnie nic przyjść, także też można właśnie w ten sposób robić. No i raczej tutaj się o nic nie bójcie, jak coś, ja oczywiście postaram wam się też wrzucić ten link do opisu, albo też będzie on na pewno dostępny na wszystkich stronach, także też wam to podrzucę, żebyście po prostu sami mogli się zapoznać, także będzie taka możliwość, no bo generalnie Epic Games nam to przygotowało, ale tak jak mówię, to dopiero wyszło no tak naprawdę parę godzin temu, ale ja szybko śpieszę wam właśnie z wyjaśnieniami na ten temat, bo też właśnie już tam z 2-3 widzów pytało o to, no żebyście po prostu wszystko wiedzieli, także czekamy też na rozwój tej sytuacji, no ale generalnie chyba większość rzeczy takich ważnych wiadomo. No i jeszcze może odpowiem, co daje to premium. No premium z tego tutaj jest punktowane, no to brak reklam, nielimitowane pominięcia, możliwość odtwarzania dowolnego utworu, no i możecie pobierać na swoje urządzenie jakieś tam utwory. No nie wiem, czy jest to warte, oczywiście warto sobie sprawdzić, no ale myślę, że ten odcinek będziemy kończyć, bo jest to taki weekendowy odcinek informacyjny. Dzięki wszystkim za uwagę, to było tyle, trzymajcie się, dajcie znać, czy bierzecie w tym udział, no i dziękuję za uwagę, yo, trzymajcie się, siema!